Rozpoczęliśmy produkcję w grudniu 1945 roku, a 10 lat później powstał milionowy garbus. Niesłychana liczba jak na Europę. Pomimo wad i powiązań z nazistowskim dyktatorem, garbus stał się fenomenem na światową skalę. Do 1972 roku został najlepiej sprzedającym się autem w dziejach. Wraz z jego popularnością rozrastała się fabryka w Wolfsburgu. Powiększono ją ponad trzykrotnie. Zajmuje 6,5 miliona metrów kwadratowych. To największa fabryka samochodów na świecie. Jej sercem wciąż są hale produkcyjne z cegieł. Prasy, w których odciskano garbusy, zostały wyparte przez 4 ogromne prasownie, wytwarzające prawie 500 000 paneli nadwoziowych dziennie. Na liniach montażowych pracuje około 6000 zaawansowanych robotników. Każdego dnia są w stanie zmontować nawet 3500 aut. Rozbudowano też elektrownię, a cały teren oplata prywatna sieć kolejowa. To największa prywatna stacja w Europie. Na terenie fabryki jest około 65 km szyn. Do zakładu przyjeżdża codziennie ponad 1600 ton stali. Każdego dnia odbieramy 11 wagonów surowca. Nadzór nad dostawami to bardzo wymagająca praca. Skierowanie każdego pociągu do właściwej części fabryki byłoby niemożliwe bez zaawansowanego systemu kontroli. Mieści się on w tej wieży. Mamy tory w 3 kolorach. Żółty to wolne, na czerwonych stoją już wagony, a niebieskie to poruszające się pociągi. Operator ma do dyspozycji 150 zwrotnic. Dzięki nim składy mogą zmienić tor i dojechać bezpośrednio do celu. Dla większej wydajności przywożą materiały bezpośrednio do działów produkcyjnych. Ten pociąg dostarcza 24-tonowe rolki stali. Wewnątrz specjalne suwnice wyładowują je i umieszczają w ogromnych krajarkach. Pierwszy etap produkcji to zmiana surowców w części. Ze stali powstają drzwi, maska, klapa bagażnika i błotniki. Pierwszym wyzwaniem jest utrzymanie tempa produkcji oraz montażu. Potrzeba do tego szybkich maszyn. Te z czasów pierwszego garbusa by nie wystarczyły. Stare prasy były wielkimi urządzeniami, które odciskały kształt paneli nadwozia. To był emocjonujący widok. Operatorzy wsuwali arkusze i opuszczali na nie ogromną prasę. Urządzenia te miały poważną wadę. Musiały być ładowane ręcznie. To strata czasu. Operatorzy precyzyjnie ustawiali arkusz stali, żeby wykonać idealny element. Dziś fabryka produkuje 10 razy więcej samochodów niż w czasach pierwszego garbusa. Ręczne ładowanie byłoby niemożliwe. Prasy nie nadążyłyby z produkcją.